Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Okres Wielkanocy trwa, moi kochani. Przyroda też budzi się do życia. Tutaj mamy taką piękną magnolię, która już pewnie za kilka dni rozkwitnie w pełni. Życie się budzi, a my dzisiaj obchodzimy uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika. No i jak zawsze, kiedy mamy za patronów męczenników, Ewangelia nas prowadzi przez tę tajemnicę śmierci. Pozwólcie, że dzisiaj przytoczę prawie całą Ewangelię, ona jest bardzo krótka. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Pan Jezus zaledwie kilka tygodni temu po raz kolejny nam pokazał, na czym to polega. Umrzeć, aby żyć i dać życie. W tych dniach często chodzi za mną właśnie też ten refren piosenki: jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. Ta śmierć jest nam wszystkim potrzebna, żebyśmy mogli odrodzić się na nowo. Ale też chciałbym podkreślić dzisiaj te słowa Pana Jezusa, który mówi: kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. Pan Jezus wielokrotnie mówił: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Więc dlaczego teraz mówi: jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną? A no właśnie dlatego, bo On nam pokazał, co to znaczy służyć. To znaczy dać życie. To znaczy poświęcać się dla innych. To znaczy zrozumieć, że więcej jest radości w dawaniu niż w braniu. To znaczy właśnie, że kiedy więcej dam, kiedy więcej umrę, to nie umrę, kiedy umrę.